Maciej Zemlik dla portalu Fight Sport. Maciej, jesteśmy na gali MFC6. Dzisiaj walczyłeś, wygrałeś swoją walkę. Powiedz, jak się walczyło dzisiaj i jak odbierasz tą wygraną twoją? No było nie było z bardzo dobrym zawodnikiem, Mateuszem Rajewskim. Tak, walka. Według mnie trenowałem ciężko, zobaczyłem słabo. Ponieważ obejrzałem parę walk mojego przeciwnika na YouTubie. Wiedziałem, że będzie ciężko. Myślę, że ma naprawdę z wysokie półki. Bardzo się spiełem. Myślę, że gdyby to był inny na zasadach K1 czy innych, myślę, że Mateusz, tak? Mateusz, tak. Mateusz by wygrał spokojnie. Uratowały mnie tutaj łokcie. Mój tajski boks po prostu klincz. Bardzo dobry przeciwnik. Jedna, nie wiem, szczerze powiem, najcięższa walka w moim życiu. No właśnie, bo team Rejewski wnosi troszeczkę protest, bo oni uważają, że powiedzmy były tam obalenia punktowane, nie były znaczy punktowane na ich korzyść i wnoszą tutaj o protest. Jak ty uważasz, jak oceniasz tą sytuację? No z takimi obaleniami przyznać, że takie obalenia nie są punktowane przez biodro, przez nogę. Sam byłem czasami karany za takie obalenia. No w tej chwili mogli liczyć jednak pocięcia, ścinki. No nie, tutaj myślę, że się mylą, jeśli chodzi o obalenia. Czujesz, że wygrałeś tą walkę? Ciężko powiedzieć, no. Jak już mówię, ciężko trenowałem naprawdę i ciężko, nie chcę się powiedzieć na temat, czy wygrałem. Tyle. Jesteś mocno pobijany po walce? Troszkę lewa noga. Tak, standardowo. Lewa noga oczywiście, mój problem, brak bloku. Lewa noga obita standardowo. Tydzień mi zajmie do wykurowania się i będę dalej trenował. Maciej, no cóż, gratulujemy zwycięstwa, bo mimo wszystko była to pierwsza otwierająca walka. Duże spięcie, duże napięcie i też trudny rywal. No i cóż, widzimy się kolejny raz, tak? Dziękuję. Na samej kamie. Do zobaczenia. Maciej Zembik, Żarski Klub Sportu Walki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.